Biłgorajskiej Lewicy, a też naszych biłgorajskich kandydatów. Bogdana Kiełbasy, rekomendowanego przez Sojusz Lewicy Katyńskiej i też jest tutaj kandydat wiosny, pan Maczewski. A przede wszystkim witam naszych gości, czyli naszą liderkę, panią Monikę Pobłowską i naszego kandydata też z rekomendacji SLD, Ryszarda Szelonga, weterynarza z Siebieszowa. Bardzo się cieszę. Chciałem powiedzieć tak krótko, że cieszymy się, że jest duża szansa na to, że Lewica wróci do Sejmu. Sondaże są ważne, ale ważniejsze są głosy wyborców. I te postulaty nasze lewicowe widać społeczeństwo jakoś przyjmuje, bo na spotkaniach, tu pani Pobłowska, koleżanka Polska powie o tym, spotykają się szerokim odzewem. Cieszymy się też, że mamy dobrych kandydatów. Ja to tylko mogę wspomnieć już króciutko o naszym kandydacie z Biłgoraja, Bogdanie Kiełbasy, którego rekomendowaliśmy, który służył na misjach zagranicznych, służył Polsce i za granicą, i też w misji NATO wojskowej, ma duże doświadczenie, jeszcze jakich honorów jako żołnierz. Ale też wszyscy nasi kandydaci mają duże osiągnięcia w życiu społecznym zawodowym. Myślę, że o tym powie nasza kandydatka, liderka Szklisty i Pobłowska. Witam Państwa serdecznie. Lewicowóz i kandydaci zawitali do Biłgoraja. Jest to ostatni przystanek na naszej dzisiejszej trasie. Zaraz po Rubieszowie, gdzie kandydatem do parlamentu jest Piotr Szelong. Później Zamościu, gdzie mamy Gerarda Waszkiewicza i też odbyliśmy konferencję prasową. I tutaj możemy korzystać z miłego zaproszenia i wielkiej gościnności świetnego gospodarza, jakim jest prezes Oleg Bełżek, co widać po ogromnym zaufaniu społecznym, jakim go obdarzają mieszkańcy. Cóż mogę powiedzieć? Same trudne tematy. Na konferencji w Rubieszowie podejmowaliśmy temat służby zdrowia, gdzie podszedł do mnie pan, który przedstawił mi fakturę na lek dla swojego syna, nieuleczalnie chorego. Wcześniej lek kosztował 3,20. W tej chwili kosztuje 790 zł, bodajże z jakimiś groszami. Przy czym jest to połowa jego renty. Jest również osobą, która została źle potraktowana przez państwo ustawą represyjną. Lewica ma na to lekarstwo. Ma lekarstwo na zmianę traktowania ludzi. Kolejne socjalne programy nie są rozwiązaniem. Kolejne programy z plusem nie zmieniają naszej rzeczywistości. My proponujemy leki na receptę po 5 zł. Uważam, że każdy zasługuje na to, żeby móc wykupić pełną receptę. Proponujemy 30-dniowy czas oczekiwania na lekarza specjalistę. Nie kilka lat, nie kilkanaście miesięcy, tylko 30 dni. W Zamościu podejmowaliśmy temat specjalnie bliskiej mi grupy społecznej, która nie wychodzi na ulicę jak nauczyciele. Może ma mniejszą siłę przebicia, ale PiS, obecna władza, ma ich krew na rękach. Bo wiele z tych osób popełniło samobójstwo, zostało tragicznie potraktowanych, nie jest w stanie się utrzymać. Lewica będzie walczyła o wszystkie pokrzywdzone przez system obecnej władzy osoby. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko jedno. Idziemy do Sejmu. Będziemy zasiadać w ławach poselskich, dlatego że patologicznym jest to, że lewicy obecnie w polskim Sejmie nie ma. Jest to jedyny w Europie Sejm, w którym nie ma lewicy. Uważam, że trzeba to zmienić i my to zmienimy na pewno. Co więcej, cieszę się bardzo, że lewica zjednoczyła się tak naprawdę. Jesteśmy mądrzy, doświadczeni i pełni przekonania o wygranej. Bo tylko prawdziwie zjednoczona lewica, co pokazują poprzednie lata, jest w stanie przekonać społeczeństwo i walczyć o prawa najsłabszych.